A my w audycji w Labie, w Radiu Pryzmat, będziemy rozmawiali o postaci Stanisława Lema, jak już wspomniałem, między innymi opierając się na artykule pana Patryka Kosowskiego. No i na samym wstępie takie pytanie, ponieważ tekst jest zatytułowany Nowoczesny tradycjonalizm. W jaki sposób z Lema, człowieka zapatrzonego w przyszłość, kosmos, technologię, zrobił pan jednak w pewnym sensie tradycjonalistę i konserwatystę? Przynajmniej tak go poniekąd pan pokazał w tekście. Czy to się niejako nie wyklucza? No i też pytanie, czy my przypadkiem w ogóle na Lema tak nie patrzymy? Nie widzimy w nim ani trochę tradycji, ale właśnie raczej myślenie o przyszłości, o kosmosie, o technologii. To ja od razu powiem, że to nie ja zrobiłem ze Stanisława Lema konserwatystę, tylko on się taki zrobił, bo to Stanisław Lem pewne konkretne tezy twierdził, tak? Pewne konkretne rzeczy napisał i z tych rzeczy można wnioskować pewne konkretne, że tak powiem, założenie. Co jest u Lema, że tak powiem, konserwatywne, a co nie, to jest oczywiście kwestia dyskusji, ale ja myślę, że u Lema najistotniejszą w ogóle częścią jego filozofii jest antropologia, to znaczy filozofia człowieka, jakby poglądy na temat tego, jaki jest człowiek, czym jest, jakie jest jego miejsce w kosmosie, to one zupełnie korespondują z jakąś konserwatywną wizją świata, z konserwatywną wizją człowieka. Co innego oczywiście Lema ontologia, czyli wizja, że tak powiem, składników świata, to z czego się składa świat, do czego dąży, czym jest, to już jest co innego. Ale tak jak mówię, filozofia się zajmuje przeróżnymi działami, przeróżnymi sferami bytu, tak? I w antropologii, i kulturowej, i społecznej, i ogólnej, Lem jak najbardziej można by go uznać za konserwatystę. I takiego, że tak powiem, stanowiska będę się starał tutaj bronić, mimo że ono nie jest popularne, Lem generalnie kojarzy się raczej właśnie z taką myślą postępową, nawet w pewnych momentach antyklerykalną, ale ten antyklerykalizm to myślę, że w trakcie tej audycji obalimy. Mówimy o Lemie, ale warto zauważyć, że mówimy o nim raczej jako o filozofie i myślicielu, a jednak chyba wielu z nas bardziej go kojarzy jako autora chociażby bajek robotów, czy wielu powieści, które gdzieś tam pojawiają się w szkole, czy nie tylko, no ale generalnie science fiction i raczej ten obraz Lema, właśnie filozofa, myśliciela, nie jest dla nas aż taki znany. Co pan o tym sądzi? Czy Polacy znają Lema wystarczająco, czy w ogóle jest to dla nas postać jako Polaków ciekawa, interesująca, intrygująca jeszcze? Gdyby nie była, to pewnie by mnie tu nie było. Poza tym Lem, jakby to powiedzieć, jego twórczość nie jest jednolita. Ona się rozpada w pewnym momencie. Za taką cezurę bym przyjął rok 88, w którym Lem całkowicie na kołek zawiesza, że tak powiem, sprawy fabularne. Jerzy Jarzębski, jeden z komentatorów Lema, powiedział nawet takie zdanie, że Lemowi znudziło się sklejanie fabuł i się zajął czymś zupełnie innym. Ta druga część twórczości Lema, która jest, tak jak pan zauważył, mniej znana, którą sam Lem nazywał prozą dyskursywną, no jakoś się nie przebiła do świadomości Polaków, tak mi się wydaje. Lema, tak jak pan powiedział, kojarzymy raczej z powieści i to nie z tych bardziej filozoficznych, tylko z tych bardziej futurologicznych. Lema kojarzymy z jakimiś przewidywaniami przyszłości, z różnymi ciekawymi rozmyślaniami na temat tego, co będzie, tak? A nie z tym, co on twierdził na temat społeczeństwa, czy demokracji na przykład, czy kościoła, czy człowieka ogólnie. Ale to jak z każdym geniuszem, z czasem się o tym wszystkim dowiemy. No. Norwid zmarł w przytułku dla bezdomnych i dopiero po latach jakoś ludzie go odkryli. Na Kartezjusza też trzeba było poczekać po jego śmierci wiele lat, zanim pisma Kartezjusza stały się znane, więc czas Lema to pewnie przyjdzie po jego śmierci, bo jakby Polacy może nie są gotowi, albo świat jeszcze nie był gotowy na całego Lema. Tak? Zresztą jego filozofia jest nie dzisiejsza zupełnie, więc jakby to też blokuje taki odbiór ogólny. Od śmierci Lema minęło już 15 lat, natomiast no, patrząc na jego, na tę postać, na znaczenie tej postaci, pan tutaj w swoim tekście no, proponuje ustawienie Lema jednak no, w takim gronie bardzo interesującym, ciekawym i wyjątkowym, ponieważ patrząc na Polaków twierdzi pan, że to jest osoba, którą możemy śmiało postawić obok Jana Pawła II, Chopina, Kopernika czy Sienkiewicza jako towar eksportowy polskiej kultury, w ogóle Polski, no ale idzie też pan szerzej w ogóle, mówiąc o filozofii, że Lema możemy postawić gdzieś w pobliżu Arystotelesa czy Newtona. Czy to jest naprawdę odpowiednie miejsce właśnie dla Lema, dla jego myśli?
to się nie wydaje na pierwszy rzut oka. Jak można kogoś, kto, że tak powiem, jest literatem, a nie filozofem, stawiać obok Kanta? No przecież to wydawałby się absurd, ale w filozofii nie chodzi o metodę, tylko o ideę. W filozofii nie chodzi o to, w jaki sposób się przekazuje treści. Oczywiście to jest też ważne, ja nie mówię, że nie, ale tu jest, to są wielkie idee, wielkie pomysły, na przykład to, o czym mi pisze w artykule, ale jest moim zdaniem absolutnie u Lema ciekawe, to jest noologia, teoria rozumu, tak? Bo Lem uważał na przykład, że rozum ludzki jest tylko jednym z wielu możliwych rodzajów rozumu w ogóle, jaki mógłby się w kosmosie, że tak powiem, objawić, i to tym chyba najniższego rzędu. I trzeba by tutaj na przykład, no gdzie znajdziemy kogoś, kto twierdzi coś podobnego, albo w jakikolwiek sposób taką ideę stara się uzasadnić. To jest zupełnie nową filozofia. Filozofia, że tak powiem, wydaje się, że umiera, chyba że się czyta takiego Lema, to tam wszystko jest żywe. Tak? Filozofia, tak jak powiedziałem, chodzi o ideę, a nie o sposób czy metodę. Wielkim filozofem był Dostojewski, a to też powieści o pisarz. Tak? Więc na tym bym opierał swoje przysposobienie Lema do grona filozofów. Niestety oczywiście nie mamy czasu, żeby tutaj streścić cały życiorys Stanisława Lema, no ale jednak on jako postać na tej mapie filozoficznej, czy też w pewnym sensie myśląc o polityce, o społeczeństwie i tak dalej, no jednak jest związany z wydarzeniami ze swojego życia. Czy moglibyśmy tutaj wskazać jakieś takie wydarzenie, które jest tutaj dla niego szczególnie ważne, w sposób szczególny go określa? Ponieważ jest to życiorys bardzo bogaty. No z jednej strony te początki we Lwowie, gdzie jest on członkiem rodziny, jakby nie patrzeć jednak inteligenckiej, raczej jednak z pewnych wyższych sfer, czy też może doświadczenia wojenne, czy może jeszcze później chociażby doświadczenia emigracyjne lat 80. Czy jest jakieś takie jedno wydarzenie, jakiś taki okres, który tutaj najbardziej przyczynił się do tego, że Lem był taki, jaki był? Oczywiście, że tak powiem, epoka, w której żyjemy, to jest jedna z podstawowych rzeczy, która kształtuje nasz los, i u Lema też ona go ukształtowała. Lem przeżył XX wiek, a to był wiek, w którym się działo wiele złego, i stąd też mi się wydaje, nie tylko stąd, z samego rozumu, ale te wydarzenia na pewno wpłynęły jakoś na Lema, jego skrajny pesymizm. Lem w Holokauście stracił praktycznie całą rodzinę, wszystkich wujów, ciotki. Właściwie tylko oni, jego rodzice przeżyli Holokaust. On to opowiada w wywiadach różnych, te wydarzenia ze Lwowa, tak trochę jak to Lem prześmiewczo, trochę tak jakby się bawił tym wszystkim, ale on był pod ostrzałem cały czas, kiedy Lwów był zajmowany. On walczył o życie, no, ledwo przeżyli. Lemowie uciekli ze Lwowa, żeby w ogóle przeżyć. I tak jak mówię, tylko on przeżył z całej rodziny, więc jakby tragizm tych wydarzeń wojennych na pewno się jakoś odbija w tragizmie filozofii Lema. Pewnie. Czy w tej jego bardzo zresztą rozległej, szerokiej filozofii możemy znaleźć coś, co jest naprawdę najważniejszego, najistotniejszego, coś, co po prostu trzeba znać? Czy właśnie jest to chociażby wspomniana już noologia, czy może coś innego? Ja myślę, że z wielkimi myślicielami wszelkimi to jest tak, że po czym się rozpoznaje wielką myśl? Po tym, że dąży do systemu. Stanisława Lema wszelkie tezy i o antropologii, i te ontologiczne, i wszelkie inne, one siłą swojej logiki, bo Stanisław Lem to oczywiście racjonalizm pełną gębą, czyli szacunek do logiki, one dążą do spójnego systemu światopoglądowego. Jakby powiedział sam Lem, do ogólnej teorii wszystkiego. I to jest, myślę, wydaje siła tego lemizmu, tak to nazwijmy. Także ja bym nie wyróżniał jakiejś konkretnej części jego filozofii, ale tak jak mówię, audycja ma się skupiać tutaj na poglądach społeczno-politycznych, a te oczywiście muszą jakoś wynikać z antropologii, to znaczy z filozofii człowieka, tak? Z metafizyki właściwie człowieka. Więc ja myślę, że na tym też się warto skupić. Może powiem, jakby nazwać tak jakby stanowisko Stanisława Lema ogólnofilozoficzne. To byłby jakiś racjonalizm naturalistyczny z metafizycznymi przedłużeniami, to znaczy byłby to swoisty materializm oparty na logice, ale w filozofii człowieka mamy tutaj metafizykę, więc to jest takie nietypowe. To jest filozofia jakaś rozwarstwiona i w tym sensie jest też interesująca.
nie chcę tak powiedzieć, ale w pewnym sensie mamy komfort patrzenia na myśl Lema, na jego słowa z perspektywy czasu. Zwłaszcza pod koniec życia Lem no, patrzy w przyszłość. Jakiej przyszłości się spodziewał? Zarówno pod kątem technologicznym, jak i tym właśnie społeczno-politycznym. Ja myślę, że u Lema taki optymizm na temat przyszłości to panował może w latach 60. jeszcze, 50. właściwie, ale później już tego nie ma. Lem od początku właściwie mówi, że technologia i jej rozwój, a technologia była jednym z takich głównych rzeczy, którą się Lem zajmował, doprowadza do dewastacji kultury ogólnej, że to nie jest tak, że technologia ma tylko złocisty awers, ale ma też ten ciemny rewers. To nie jest tak, że to, że jest rozwój technologiczny, czy też dobrobyt materialny, że się rozwija, to jest wszystko super i ekstra z tego powodu. Lem uważał, że dobrobyt, tutaj zacytuję, dobrobyt stwarza pewną pułapkę, bo nie tworzy innego wzorca życia poza konsumpcyjnym, i to Lema przerażało też. Ja myślę, że Lem to właściwie pod koniec życia to już był takim katastrofistą, że nawet największy pesymista to by się wzdrygnął na coś takiego, co on mówił. Mówił, że na świat idzie coś niedobrego, że jesteśmy blisko konfliktu nuklearnego, że zaraz po prostu wszystko spłonie, mówiąc kolokwialnie, więc no to nie jest takie miłe czytać to, co Stanisław Lem pisał pod koniec swojego życia, ale to jest prawdziwe. Spójrzmy chociażby na tę sprawę, która w pewnym sensie no, może być problemem z tym zakwalifikowaniem Lema jako konserwatysty i tradycjonalisty, przynajmniej dla niektórych kręgów, powiedzmy w Polsce. Jak to było z podejściem Lema do religii? Oczywiście temat bardzo rozległy, ale gdybyśmy sobie mogli powiedzieć, w co wierzył Stanisław Lem, jak tutaj, pokrótce oczywiście, jak tutaj pojawiają się te kwestie Boga, duszy i tak dalej, no ale też chodzi o taki stosunek również powiedzmy bardziej życiowy, ponieważ to był przez lata chociażby człowiek współpracujący z Tygodnikiem Powszechnym, było nie było, czasopismem katolickim. Myślę, że to jest sprawa niełatwa. W ogólnym odbiorze, tak jak ludzie, którzy się nie zajmują Lemem na co dzień, nie czytają go zajadle, tak jak na przykład ja, uważa się go ogólnie za wroga Kościoła. To jest moim zdaniem bardzo mylne podejście, bo w ogóle religia to nie jest sprawa, że tak powiem, jednowymiarowa. Mówi się na przykład o kimś, że jest wierzący niepraktykujący albo praktykujący niewierzący, więc z Lemem to bym powiedział, że to jest w ten sposób. Lem ontologicznie, to znaczy pogląd jego na to, jaki jest świat, co go stworzyło i do czego on dąży, był ateistą stuprocentową. To znaczy, tutaj znowu cytat z Lema, świat to są tylko atomy i ich układy wzajemne. Nie ma żadnego ducha, żadnej duszy, żadnego architekta, żadnego Pana Boga, który stworzył świat. Tego nie ma. To jest tylko, powiedzmy, ciało i po śmierci nic nie ma. Tego Lem do końca życia bronił i tutaj nie da się go w żaden sposób zakwalifikować jako myśliciela religijnego. Ale jest też sprawa inna. I to Lema odróżnia od wszelkich materialistów, naturalistów i tego typu filozofów. Lem uważał, od początku do końca życia, nigdy tutaj stanowiska nie zmienił, że istnieją obiektywne wartości. Że dobro, zło, piękno, prawda to nie jest jakiś wymysł ludzkości, że to nie jest jakiś fabrykat. To są tak samo realne rzeczy jak, nie wiem, kubek, szklanka albo atom. To są rzeczy, które zupełnie, że tak powiem, w świecie istnieją, tak? I tutaj bym Lema jakoś do religii przypasował. I to też nie jest sprawa prosta w tym sensie, że samo pojęcie religii nie jest proste. Bo co to jest religia? Pozwolę sobie na taką krótką definicję. Religia to jest pewne zjawisko społeczne, obserwowane właściwie odkąd tylko ludzkość powstała. Tutaj znowu cytat z Lema, tym razem z Dzienników Gwiazdowych, jest takie zdanie, on mówi, że religia jest czymś koniecznym, bo urodziła się razem z nami. To znaczy, że w ludzkiej naturze, Lem tak uważał, podobnie na przykład jak święty Augustyn, jest jakaś potrzeba religijna, że to nie jest tak, że religię sobie wymyślili ludzie, bo chcieli coś osiągnąć albo nie, religia jest tak samo jak picie wody w człowieku, jest jakoś zawarta. I Lem był tego świadomy na przykład. Jeszcze kwestia jest tego taka, że Lem uważał, że jeżeli ta religia już jest czymś koniecznym i z ludzkością jest cały czas, no to ona musi mieć jakiś związek z tymi wartościami, z tymi obiektywnymi wartościami. Lem uważał na przykład, że Kościół katolicki jest najlepszym wdrożeniem człowieka do wartości. Ja bym ujął jakby to tak, Lem po katolicku nie myślał, ale po katolicku żył. On uważał, że Ewangelia jest czymś szlachetnym na przykład, albo Dekalog.
Pozwolę sobie znaleźć taki cytat z Lema, który sobie gdzieś tutaj przygotowałem, który bardzo fajnie pokazuje, na czym, o czym my tu w ogóle mówimy, dlaczego Lema by należałoby jakoś do religii przysposobić. Lem mówi tak. To jest z takiego tomu Sex Wars się nazywa, zawierającego felietony Lema. I cytuję. Dekalog jest najpotężniejszym sprzeciwem wobec ludzkiej natury. W całych dziejach Ewangelia była najbardziej dramatycznym i rozpaczliwym wysiłkiem przeciwstawienia się wszelkiemu złu. I to twierdzi Lem, twierdzi, że kultura chrześcijańska to jest właśnie ta kultura, która najlepiej w historii się sprzeciwiała wszelkiemu złu, wszelkim wynaturzeniom i jakoś preparowała w ludziach dobro, mimo tego, że Lem na przykład twierdził, że w ludzkiej naturze jest bardzo dużo zła. Ale dzięki właśnie religii można jakoś to zło, że tak powiem, opanować. Tak? No to myślę, że tak w skrócie bardzo i bardzo, że tak powiem, na potrzeby audycji skracając, tak można by stosunek Lema do religii ustosunkować, że on po prostu po katolicku może nie myślał, bo nie wierzył w to samo, co wierzą katolicy, ale po katolicku żył. Powiem jeszcze jedno, nie dalej jak wczoraj papież Franciszek powiedział coś takiego na Twitterze, tweet z papieża Franciszka, że chrześcijanin nie rozpoznaje się po doktrynie, tylko po tym, jak żyje z Jezusem Chrystusem. No ja bym powiedział, że tutaj idealnie to pasuje do Lema, bo Lem katolickiej doktryny nie uznawał, to znaczy nie wierzył w Boga osobowego, ale w wartości, które wyznają chrześcijanie i w siłę, powiedzmy, sprawczą czy dziejową Kościoła do wdrażania w te wartości, jak najbardziej. Lem przecież miał i katolicki ślub, i ochrzcił dziecko, i z jedną żoną żył przez całe swoje życie, co dzisiaj wśród nawet tych ortodoksyjnych katolików jest rzadkością. Więc ja myślę, że jeżeli byśmy sobie mieli takie dziwaczne pytanie zadać, czy Stanisław Lem będzie zbawiony, to mi się wydaje, że szybciej niż większość tych, co w pierwszej ławce w kościele siedzą. Tak mi się wydaje. Mówi się o Lemie, że to był mizantrop, że to był człowiek, który generalnie za ludźmi nie przepadał, za swoimi rodakami no, również niekoniecznie miał do nich raczej krytyczny stosunek. Jakie są poglądy Lema właśnie w takim ujęciu społecznym? Co on sądził o ludziach, którzy go otaczali? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to będę musiał na sekundkę wrócić do antropologii. Dlaczego mówi się, że Lem był mizantropem? On no, miał taki charakter, że po prostu nie lubił ludzi, ale nie wszystkich oczywiście. Swoją rodzinę, najbliższe otoczenie bardzo kochał, swoją wnuczkę, żonę czy syna, ale generalnie do ludzi nie był za przyjemną osobą, bo uważał, i tu jest taki twardy pogląd Stanisława Lema, że w człowieku jest generalnie więcej zła niż dobra. To znaczy, ja bym powiedział w ten sposób. Za Janiną Koterbińską była taka polska filozof, która powiedziała, że pedagogika do złego jest dużo łatwiejsza niż do dobrego. To znaczy, jeżeli mamy sobie już człowieka, to już dużo łatwiej jest nauczyć go czegoś złego i sprawić, żeby zrobił coś złego, niż żeby coś dobrego. Lem po prostu uważał, że w ludzkiej naturze tkwią takie potencje do czynienia zła. W ogóle użyję takiego może niepopularnego określenia, ale Stanisław Lem był manichejczykiem. Manicheizm to była taka religia starożytna, która uważała, że w świecie istnieje, to już taka warstwa mitologiczna, u Lema to oczywiście jest wszystko racjonalne, ale właśnie w manicheizmie istnieje taki mit o walce dwóch bogów, jednego złego, drugiego dobrego, którzy od zawsze na zawsze w świecie się wspierają i ta walka dobra ze złem w tym świecie się toczy. U Lema to oczywiście on się nie toczy w jakimś tam świecie, tylko w ludzkiej naturze. W ludziach są takie potencje złe i dobre i od wieków na zawsze, że tak powiem, się między sobą zwalczają. No i zdaniem Lema, że tak powiem, skoro przyjmiemy takie założenie, które jest oczywiście zgodne na przykład z doktryną o grzechu pierworodnym chrześcijańskim, tak, że w człowieku jest jednak więcej zła niż dobra, że jest istotą jakoś tam skażoną i raczej stoi po stronie tego złego Boga niż dobrego, tak mówiąc metaforycznie, no to musi być na to jakiś lek, coś z tym trzeba zrobić. I dla Lema takim lekiem była kultura. Lem uważał, że kultura, a kulturę rozumiem jako konkretne instytucje, to znaczy rodzina, kościół, szkoła, społeczności lokalne, to jest kultura, zdaniem Lema, to ona powinna być jak najbardziej rygorystyczna. W takim wywiadzie, którego Lem udziela Stanisławowi Beresiowi, Stanisław Bereś mówi o Lemie, że on ma wiktoriańską mentalność. Co, może troszkę przekręciłem, ale mniej więcej tak to brzmi. Stanisław Lem był rygorystą, on uważał, że w społeczeństwie powinno być jak najmniej, że tak powiem, pewnych luzów, a jak najwięcej
rygoru, że tak jeszcze, że tak powiem, konkretną podać sytuację, to Stanisław Lem był na przykład zwolennikiem cenzury obyczajowej. Brzmi to może z dzisiejszej perspektywy strasznie, ale on nie był zwolennikiem cenzury prewencyjnej, to znaczy nie chciał blokować żadnych treści wchodzących do kultury, tylko represyjnej. To znaczy takiej, że jeżeli na przykład do kultury wejdzie jakiś Golgota Piknik, albo na przykład Lem się wypowiada na temat Big Brothera, że to jest jakieś obskuranckie, obsceniczne i że to się puszcza w telewizji, to jest skandal. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale jak wychodził ten pierwszy Big Brother, to przecież społeczne niezadowolenie i jakieś protesty były olbrzymie. No, ludziom się to nie podobało. Dzisiaj chyba jakikolwiek protest przeciwko czemukolwiek, co jakoś tam obyczajność narusza, jest całkowicie wyzerowany. Ale u Lema jest też ważne to, że on stop ocenia kulturę. On cały czas mówi, że to wolno, tego nie wolno, to jest złe. Na przykład chciał cenzurować pornografię. Oczywiście mówił, że pornografia jest, była i będzie, ale trzeba coś z nią zrobić. To też na przykład mówił, że jeżeli książka zwykła kosztuje X, no to niech pornograficzna książka kosztuje 100 razy więcej. I to by był jakiś model cenzury, tak? I tutaj moim zdaniem na przykład wrzucanie Stanisława Lema do jakiejś lewicowej czy liberalnej polityki jest absurdalne, bo ktoś, kto chce cenzurować kulturę, to absolutnie w taką ramę nie wejdzie, tak? A Stanisław Lem chciał zawsze i na przykład był zwolennikiem też kary śmierci, bo uważał, że też po manichejsku, że są ludzie, którzy są po prostu z natury źli i z nimi się nic innego nie da zrobić, tylko trzeba ich ukarać za to, co zrobili złego, na przykład za morderstwo wielokrotne albo inne straszne czyny. Trzeba po prostu dokonać w imię sprawiedliwości kary śmierci i w ten sposób się realizuje właśnie jakoś te obiektywne wartości poprzez kulturę i poprzez właśnie też prawo, tak? Stanisław Lem był też demokratą, ale nie w tym sensie, w jakim się to dzisiaj rozumie, w sensie jakiejś równości społecznej, czy w sensie jakiejś w ogóle dowolności. Stanisław Lem był demokratą w sensie klasycznym, to znaczy uważał tylko i wyłącznie, że demokracja jest pewnym najlepszym możliwym sposobem wybierania władzy jako pewna technika, a nie idea, bo to trzeba odróżnić demokrację od demokratyzmu. Stanisław Lem był demokratą w sensie demokracji, a nie demokratyzmu. On uważał po prostu, że to jest pewna metoda, technika, powiedzmy, wypracowana przez ludzkość, wybierania i obierania władzy w społeczeństwie. No i mi się wydaje, że to też pokazuje, że tutaj moja teza śmiała, że Stanisława Lema jako konserwatystę można wyznaczyć pasuje, bo konserwatyści też uważają, że przecież wszelacy w całej historii, że człowieka należy jakoś ograniczać prawem czy obyczajami. Stanisław Lem był jakby jak najbardziej za tym. Myślę, że w tym sensie tutaj też to pasuje. No i co by tu można jeszcze powiedzieć? No Stanisław Lem był zwolennikiem państwa prawa, ale też nie rozumianego tak, jak to się dzisiaj rozumie, za różnymi pozytywistami, którzy twierdzą, że w państwie nie rządzą ludzie, tylko prawa, tak zwana maksyma Solona. Nie, zupełnie Stanisław Lem tak nie myśli. Uważa, że w państwie rządzą ludzie, a nie prawa, ale to państwo prawo jest rozumiane w ten sposób, że to jest pewna przestrzeń, w której społeczeństwo się jakby samo reguluje. Że mamy tak silne normy społeczne, kulturowe właśnie, różne też religijne, że nie potrzeba silnej władzy i jest duża doza wolności. Na przykład taki już historyczny przykład to by była Ameryka sprzed 68 roku, sprzed rewolucji seksualnej. Mówiono, że to jest kraina wolności, że tam właściwie można wszystko. Ale dlaczego tak można było wszystko? Dlatego właśnie, że społeczeństwo było głęboko religijne, głęboko konserwatywne i pewne rzeczy po prostu nie wchodziły nawet ludziom do głowy. Typu jakiś właśnie Big Brother, czy Golgota Piknik, czy jakieś obsceniczne rzeczy w sferze publicznej. I dlatego była możliwa taka wolność, dlatego że społeczeństwo się samo ograniczało. Bo tutaj mamy pewne rozwarstwienie, że jeżeli społeczeństwo się samo nie ogranicza, no to musi wejść władza i często robi to w sposób taki, że dochodzi do jakiegoś despotyzmu czy tyranii. Stanisław Lem oczywiście był przeciwnikiem i anarchii, i tyranii, stał gdzieś po środku. Tak? Uważał, że nie można za bardzo luzować pewnych obostrzeń, tak to nazwijmy współcześnie, mówimy dzisiaj cały czas w tych obostrzeniach, ale też nie można, żeby władza miała jakąś, że tak powiem, władała jakoś despotycznie nad człowiekiem i zabierała mu podstawowe prawa obywatelskie, tak jak na przykład wolność słowa. Tak? Słowo wolne, ale obyczajne, tak myślę powiedziałby Stanisław Lem.
powiedzieć, że Lem pisał wiele, to w ogóle nic nie powiedzieć, ponieważ no to jest ponad 40 tytułów książek, wielomilionowy w sumie nakład. Dla laika, dla człowieka, który jeszcze Lema nie zna, zarówno jeżeli chodzi o beletrystykę, ale również właśnie o publicystykę, o filozofię, o myśl Lema, co należy przeczytać, od czego zacząć? Bo to jest dla wielu problem. Jest w czym wybierać, ale od czego zacząć? Ja bym powiedział tak. Ja bym zaczął od wywiadu rzek ze Stanisławem Lemem, czyli nie samego Lema, tylko wywiady z nim przeprowadzone. Najchętniej od książki, która się nazywa Tak o rzeczy Lem, niedawno nowe wydanie wyszło, gdzie jest obszerny wywiad rzeka ze Stanisławem Beresiem. To się czyta no, po prostu super. Tam są Lema poglądy na filozofię i na historię. I też... coś, co u Lema, o czym zapomniałem wcześniej wspomnieć, jest charakterystyczne. Istnieje dzisiaj, taki mi się wydaje, jakiś sposób myślenia, żeby nie oceniać ludzi. To się po angielsku mówi, że don't be judgmental, nie oceniaj. Lem się z tego śmieje, on mówi, że najlepsza książka to jest taka, w której są same opinie, w której można, w której autor mówi, co myśli. I Lem na każdy temat mówi, co myśli. On nie stara się być jakiś nie wiadomo jak asekurancko pisać. I mi się wydaje, że w tych wywiadach to bardzo silnie wychodzi. Jest właśnie w tym wywiadzie ze Stanisławem Beresiem takie pytanie. Bereś się go pyta, którą książkę byś zabrał na bezludną wyspę, gdyby pan mógł jedną wybrać. I on mówi, że historię filozofii Bertranda Russella. Dlaczego? Dlatego, że autor w tej książce nie opisuje całej historii filozofii z tak zwanego obiektywnego punktu widzenia, tylko każdego filozofa ocenia, krytykuje, mówi, co mu się podoba i co nie. I mówi, że takie rzeczy się da czytać, a czytanie jakichś, powiedzmy, zupełnie niezaangażowanych rzeczy... to jest bez sensu kompletnie, bo po co coś takiego czytać? Także mi się wydaje, że tak naprawdę, jeżeli nas interesuje filozofia Lema, to bym zaczął od tych dwóch wywiadów rzek, które się z Lemem ukazały, czyli ze Stanisławem Beresiem i z Tomaszem Fiałkowskim. A jeżeli ktoś lubi bardziej beletrystykę, ale też by chciał bardziej filozoficzne treści, to oczywiście moim zdaniem najlepsza powieść Stanisława Lema, Głos Pana się nazywa. Trudna książka, ale naprawdę, naprawdę warto. Tam jest, to jest potęga literatury. To jest, mi się wydaje, taka powieść, która nie jest czytana, bo jest trudna, ale jest wielka. Nic, co wielkie, nie jest łatwe. Tak mi się wydaje.